Cześć, tu Wojtek z polskazwiedza.pl. Zaraz będę zwiedzał starą kopalnię w Wałbrzychu, Centrum Nauki i Sztuki. Kierujcie się na starą kopalnię albo na parking. Jest bezpłatny, można spokojnie tutaj wjechać, zaparkować. Można samemu oczywiście same budynki zwiedzić, ale lepiej wybrać się z przewodnikiem, żeby wejść do budynków i poznać historię górnictwa. Zawodu górnika, jak to się tu odbywało, jakie są plany. Tak to wygląda. Jest kawiarnia. Pojęcie jest magieta przedstawiająca Lisią Stolnię. Nazwa Lisiego Skrobu, który się znajduje. Wieża widokowa, 25 metrów wysokości. Super, że podczas zwiedzania można wejść też na taras widokowy i zobaczyć Wałbrzych z góry. Teren starej kopalni. Idziemy teraz pod ziemną szybę. Powiedzmy, jesteśmy pod budynkiem garażu, który pokazałeś w wieży widokowej po drugiej stronie ulicy. Skończyliśmy już zwiedzanie. Zajęło nam to równe 1,5 godziny. Ten obiekt jest otwarty od 2014 roku. Jak się dowiedziałem od przewodnika, cieszy się niesłabnącą popularnością. Są plany dalszej rozbudowy. Na przykład tu kolejny budynek czeka tam dalej na remont. Można się dowiedzieć tutaj o pracy górnika, w jakich warunkach odbywała się praca w głębi ziemi, jakie były wykorzystywane narzędzia, jak to było przemyślane, jak to było zorganizowane, jakie były konkretne specjalizacje itd. Jakby od A do Z możecie się dowiedzieć bardzo mnóstwa ciekawych informacji o trudnym zawodzie górnika. Bilet kosztuje 30 zł normalny, jak mówię, 1,5 godziny i zobaczycie zarówno część ekspozycyjną, jak i przejdziecie się pod ziemiami.
Więc ode mnie to już tyle. Dzięki, że oglądaliście. Trzymajcie się, Wojtek z Polskiej Wiedzy. Hej. Dzięki za oglądanie. Przy okazji zachęcam do przeczytania mojej książki Porachunki.